Witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pozbyć się nadmiaru flegmy z naszego organizmu. Podam Wam 7 przepisów. Natomiast przed tym, jak dla siebie będziecie wybierać, jaki przepis zastosować, to pierwsza rzecz, trzeba zrobić prawidłową diagnozę, przeprowadzić tą diagnozę dla siebie. I jeżeli nie oglądaliście mojego filmiku 9 powodów powstawania flegmy, to ja Was zachęcam. Tu w opisie dam Wam link do tego nagrania. Ze względu na to, że co zupełnie innego coś będziemy stosować, jeżeli to jest ostry stan zapalny, gdzieś tu górnych dróg oddechowych, i zupełnie co innego będziemy stosować, jeżeli to na przykład kaszel palacze. I o tym dzisiaj Wam właśnie powiem, jakie mogą być metody. Natomiast niezależnie od tego, jaki jest powód naszego albo mokrego kaszlu, albo zalegania flegmy, albo takiego krząkania, że coś nam cały czas tam drapie i przeszkadza w gardełku, to jest dwie takie najważniejsze rzeczy, które każdy z nas musi stosować. No, zresztą to musi stosować też osoba zdrowa, żeby dbać o profilaktykę własnego zdrowia. I teraz zobaczcie. Pierwsze, to jest wietrzenie pomieszczenia. To myślę, że to jest sprawa jasna, natomiast jasna, zrozumiała, ale czy zawsze to stosujemy? Nawet w zimie, kiedy wydawałoby się, że jest bardzo chłodno, chcę, żeby w pomieszczeniu było ciepło, bo ma być ciepło, ale powietrze ma być świeże. Dlatego wietrzyć pomieszczenie trzeba, bo czasami zalegające, ciężkie powietrze może powodować, że tego śluzu w organizmie będzie więcej się produkować. Także wietrzenie pomieszczenia. Kolejna rzecz to jest odpowiednie nawilżenie tego powietrza. Co to znaczy odpowiednie? Jeżeli powietrze jest bardzo suche, wysusza się nasza śluzówka tu w górnych drogach oddechowych i organizm próbuje sobie to nadrobić, próbuje to naprawić, zaczyna produkcję śluzu. My możemy wykorzystać różnego sposobu nawilżacze i takie nawilżacze, które no gdzieś tam olejki jakieś eteryczne jeszcze dorzucić i stoją nam piękne urządzenia nawilżające powietrze, lub takie najprostsze, najzwyklejsze, najtańsze pojemniki, które wieszamy na kaloryfer z wodą, najlepiej do tego jeszcze też dodać do wody parę kropelek olejków i po prostu wisi na kaloryferze, nawilża nam powietrze, regularnie tylko tej wody tam dolewamy, jeżeli powietrze jest suche. Natomiast bardzo wilgotne powietrze w pomieszczeniu to też nie jest fajnie, także przeanalizujcie, jakie pomieszczenie macie, bo jeżeli ktoś ma wilgoć w pomieszczeniu, to sprzyja rozwoju grzybów. Jeżeli grzyby się rozwijają gdzieś na ścianach, to one będą też w powietrzu zarodki tych grzybów, a to znaczy, że będziemy wdychać, a to znaczy, że grozi nam zakażenie grzybicze i wtedy też pojawia się większa ilość śluzu. Na to zwracamy uwagę. I oczywiście odpowiednie nawodnienie organizmu, bo odpowiednie nawodnienie organizmu, szczególnie płynami ciepłymi, ciepła woda, ciepłe herbatki, szczególnie herbatka zielona, bardzo będą pomocne, bo jeżeli organizm dostaje tych płynów odpowiednią ilość, to zaczyna prawidłowo funkcjonować układ immunologiczny i też potrafi z pewnymi rzeczami sobie poradzić. Także wspomagajmy tą naszą odporność. No i teraz nasze sposoby. Jakie sposoby naturalne są? Na pewno Wy też znacie naturalne sposoby, będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzach mi będziecie o tym pisać, będziecie się tym dzielić i ze mną, i z osobami, które będą oglądać filmik, czytać komentarze. Natomiast to, co ja dla Was przygotowałam, takie 7 sposobów. Pierwszy to jest płukanie gardła solą z olejkami, może być najlepszy taki olejek, ja najbardziej lubię, eukaliptusowy, i fajnie pachnie, i rzeczywiście bardzo fajnie działa i wykrztuśnie, i nawilżająco później na śluzówki. Jak to zrobić? Bierzemy na pół szklanki wody, pół łyżeczki soli, albo sól Morza Martwego, kłodawska, sól himalajska może być, do tego parę kropelek olejku eukaliptusowego i kilka razy w ciągu dnia płuczemy gardło. Powoduje to, że rozrzedza się flegma i łatwiej odchodzi. I to można też stosować tak naprawdę jak przy przywlekłych, tak i przy ostrych stanach zapalnych. Natomiast napary ziołowe, takie jak zioła wykorzystujemy, jak tymianek, szalwia i majeranek. Zobaczcie, zioła bardzo znane w kuchni. Starajmy się ich wykorzystać jak najwięcej. Taka mieszanka i w ogóle i same zioła w przyprawach, ale również napar ziołowy stosuje się przy zmianach przewlekłych, kiedy ktoś choruje od lat na te stany zapalne, u kogo ciągle jest gdzieś tam jakiś kaszel, jakieś chrząkanie, u osób, które mają wychłodzony, wyziębiony organizm, ze względu na to, że taki napar ziołowy potrafi bardzo fajnie rozgrzać i spowodować, że te głęboko zalegające gdzieś tam śluzy będą rozrzedzone i łatwiej organizmowi będzie je wyrzucić. Jak taki napar zrobić? Bierzemy po pół łyżeczki każdego z tych trzech
ziół, zalewamy wrzątkiem, przykrywamy pokrywką, trzymamy przez 5 minut, później to trzeba przecedzić i raz dziennie wypijamy taki napar. Nasz trzeci przepis to jest syrop z pędów kosodrzewiny. To jest bardzo pyszny przepis i stosuje się najczęściej na kaszel, na różnego rodzaju stany zapalne, które pojawiają się w oskrzelach i w płucach, na to, żeby udrożnić, żeby otworzyć nasze płuca, żeby one się oddychały bardzo fajnie, żeby powyrzucały tę zalegającą wydzielinę. I syrop z pędów kosodrzewiny bardzo fajnie działa na przewlekłe stany zapalne, wtedy, kiedy trzeba wzmocnić oskrzele i kiedy trzeba wzmocnić serce. Także można stosować nie tylko przy problemach z samym kaszlem, kiedy problem z układem jest oddychanie, a wtedy, kiedy pojawia się tak zwany kaszel sercowy, kiedy zaburzona praca jest układu sercowo-naczyniowego, też będzie bardzo, bardzo wskazany. Kolejna wskazówka, jakby kolejne polecenie, to jest kora korzenia morwy białej lub syrop z morwy. Bardzo fajne drzewo, o nim mam dwa filmiki na swoim kanale. Mam film w ogóle, co to za drzewo, nazywa się nawet ten filmik Drzewo Życia, o morwie, jakie właściwości ma korzeń, liścia, jagody. Także oglądajcie, Wam dam też opis. W opisie dam link. I jeżeli chodzi o przepis z morwy, też znajdziecie tu w opisie. I bardzo fajny syrop, który działa jak przy stanach ostrych, tak i przy stanach zapalnych, górnych dróg oddechowych, powoduje rozrzedzenie wszystkich płynów w naszym organizmie. I na przykład syrop z morwy potrafi wyprowadzić śluz, który się gromadzi w oskrzelach, ale również rozrzedza na przykład żółć. Przy zalegającej żółci, przy problemach w układzie z układem trawiennym będzie bardzo, bardzo pomocne. Także można to stosować regularnie, jak syrop z pędów kosodrzewiny, tak i syrop z morwy białej. Niekoniecznie stosować wtedy, kiedy jest problem. To są takie właśnie te dwa przepisy, które możemy stosować regularnie jako niesamowita profilaktyka, dodatkowo jeszcze bardzo smaczne i bardzo przyjemne. Natomiast na stan ostry i jeszcze stan bakteryjny lub wirusowy, jeżeli coś takiego się pojawia, to wtedy bardzo fajnie się sprawdza syrop jako taka mikstura z cebuli. Zobaczcie, jak jego można zrobić. Bierzemy szklankę wody, wylewamy do garnka. Do tego dodajemy 4 ząbki czosnku, albo pokrojony drobniutko, albo wyciśnięty przez praskę. Pokrojona cebula. 2 cm imbirku, jego też na plasterki, lub możemy zetrzeć na tarce. 2-3 goździki dorzucamy. Gotujemy przez 3 do 5 minut pod przykryciem. Później odstawiamy, dajemy temu jeszcze z 5 minut wystygnąć, żeby jeszcze troszeczkę się nastało, żeby tak wystygło do temperatury gdzieś około 40 stopni. Później to przecedzamy, dodajemy do tego łyżeczkę miodu i pół cytryny. I taką miksturę raz dziennie wypijamy. Na właśnie ostre stany zapalne, bakteryjne, wirusowe, niesamowicie fajnie pomaga, ze względu na to, że po pierwsze rozrzedza wydzielinę, pomaga, żeby nam fajnie schodziła, żeby to się odkrztuszało. Po drugie, bardzo fajnie wpływa na układ immunologiczny, stymuluje nasz organizm, żeby walczył z infekcją. Po trzecie, wszystkie składniki, które widzicie w tej miksturze, mają działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Będą wspomagać walkę z tymi wirusami i bakteriami, także szczególnie przy tej flegmie, kiedy flegma ta zielona, taka żółtawa pojawia się, no to wiemy, że to jest zapalenie wirusowe, bakteryjne, także tu koniecznie ta miksturka Wam się sprawdzi. Kolejna mikstura to jest przepis z kurkumą. No, jeżeli nie możecie z jakiegoś powodu czosnek i cebulę stosować, to możecie zastosować też bardzo fajną miksturę z tych przypraw. Bierzemy pół łyżeczki kurkumy, 1/4 łyżeczka czarnego pieprzu, też około 2 cm startego imbiru, gotujemy 3-5 minut, później tak samo odstawiamy, żeby postało jeszcze z 5 minutek, dopóki wystygnie, później to przecedzamy, dodajemy łyżeczkę miodu. Można też wycisnąć, jeżeli ktoś chce, cytrynę i to spożywamy. Natomiast z tą miksturą kto powinien uważać, kiedy tą miksturę nie stosujemy? Nie stosujemy przy takim bardzo ostrym stanie zapalnym. To nie jest mikstura na ostre stany zapalne ze względu na to, że kiedy jest zapalenie, tu śluzówka wszędzie jest bardzo mocno zaczerwieniona i podrażniona. Stosowanie jeszcze wszystkich mikstur, które zawierają pieprz, będzie dodatkowo podrażniać
Górne drogi oddechowe będzie podrażniać też krtań i może nasilić problem. Dlatego przy ostrych takich problemach nie stosujemy bardziej przeprzywlekłych. Natomiast też zwróćmy uwagę, że mikstury takie, które powodują mocne wykrztuszanie, nie stosujemy przy nowotworach. Zawsze, kiedy ktoś ma poważny stan chorobowy, powinien skonsultować się z lekarzem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I teraz siódmy przepis, to jest przepis mój ulubiony, ze względu na to, że jego można stosować okresowo i jako profilaktyka, jako oczyszczenie płuc. Oczyszcza nasze płuca ze wszystkich zalegających tam toksyn. Dla osób, które palą. Po prostu jest obowiązkowa. Dla osób, które pracują w szkodliwych warunkach, tak jak w tym filmiku o powodach, dlaczego ta flegma powstaje, mówiliśmy z Wami o górnikach. Ale nie tylko górnicy, jest wiele innych osób, które pracują w warunkach szkodliwych i wdycha już różne pyłki i chcemy później ich się pozbyć, to ta mikstura pomaga organizm z toksyn, z tych wszystkich pyłków też oczyszczać. Także jak najbardziej. I fajna jest i jako pomoc, żeby oczyszczać płuca i jako profilaktyka. Może być stosowana, szczególnie poleca się tak na wiosnę, jako okres przez 2-3 tygodnie i tak samo na jesień. Także nie jednorazowo, tak jak wcześniejsze miksturki, na przykład mówiliśmy tam z cebulą, z czosnkiem przez 2-3 dni i poprawiłeś swój stan i już nie ma takiej potrzeby, to tą jednak warto postosować przez dłuższy czas. Dlatego też się przygotowuje jej znacznie więcej. Widzicie? Trzeba nam na przykład 3,5 litra wody. Wy możecie zrobić pół porcji, oczywiście, ale najlepiej, jak już chcecie oczyścić te płuca, no to tą miksturę zastosować w ten sposób. 3,5 litra wody dodajemy do tego po 40 gram nasion, wszystkich tych, które tu są wymienione. Nasiona kopru włoskiego, nasiona koźradki, nasiona lnu. Plus do tego 10 gramów korzeni lukrecji. To wszystko gotujemy na bardzo, bardzo wolnym ogniu pod przykryciem 45 minut. Jak się nam zagotuje, pogotuje, później odstawiamy garnek, odczekamy, aż całkowicie nam wystygnie. Wtedy go przecedzamy i mamy napój. Stosujemy po jednej szklance raz dziennie. Oczywiście cały napój najlepiej trzymać w lodówce, a później, kiedy będziemy go w następny dzień chcieli stosować, no to trzeba go troszeczkę podgrzać. Podgrzewamy takie wszystkie napoje w kąpieli wodnej. Po prostu bierzecie miskę z ciepłą wodą, wstawiacie tam szklankę z napojem, dajecie, żeby ona tam postała jakieś 10 minut, napój będzie cieplutki i wtedy ten cieply napój pijecie. Bardzo, bardzo fajnie. Natomiast też jeszcze może taka dodatkowa wskazówka. Bardzo fajnie oczyszcza nie tylko górne drogi oddechowe. Oczyszcza bardzo fajne na przykład zatoki, gdyby tu coś się zalegało, fajnie otwierają się i schodzi to wszystko. Oczyszcza bardzo fajny też układ pokarmowy. Dlatego wspomaga trawienie, wspomaga funkcję wątroby, pomaga też oczyścić drogi żółciowe. Także fajna mikstura, którą no, dwa razy do roku każdy może sobie zastosować, żeby wzmocnić swój organizm, żeby wspomóc go w walce z różnymi problemami. I tylko jeszcze raz, kochani, podkreślę, pamiętajcie, że najważniejsza jest prawidłowa diagnoza i konsultacja z lekarzem, jeżeli chcecie pomóc swojemu organizmowi, a mu nie zaszkodzić. Bo jak wiadomo, przy różnych schorzeniach zupełnie różne sposoby będą działały. A ja bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Naciskajcie na srebrny dzwoneczek, żeby dostawać przypomnienia o nowych filmikach. Polubcie, jeżeli filmik Wam się podobał. A ja z całego serca życzę Wam zdrowia i do zobaczenia w moich innych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarczyk.